Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji. Zanim zaczniemy wspólnie liczyć zadania, mam dla Ciebie cztery krótkie wskazówki. Pierwsza sprawa, aby poprawić swoją koncentrację i skupienie, pozamykaj wszelkie zakładki w przeglądarce oraz wycisz telefon. Jest to bardzo ważna kwestia. Pomoże Ci to w lepszym zrozumieniu omawianych zadań. Po drugie, sugeruję następującą metodę korzystania z filmu. Mianowicie, wyświetlasz zadanie, dajesz sobie chwilę na zastanowienie się i próbujesz samodzielnie je rozwiązać. Jeśli nie masz pomysłu, wyświetlasz kawałek nagrania i ponownie próbujesz rozwiązać dalej samodzielnie. I tak kilkukrotnie. Chodzi o to, by ta lekcja nie była tylko odtworzeniem filmu, tylko próbą samodzielnego rozwiązywania zadań. Po trzecie, wyznacz sobie ramy czasowe na dany arkusz i wykorzystaj ten czas optymalnie. Chodzi o to, żeby nie marnować go na jakieś przerywniki, jakieś inne filmiki, inne zakładki. Skup się na swoim zadaniu, na swoim arkuszu na przykład. Po czwarte, postaraj się przerobić cały arkusz jednorazowo, tak aby robić sobie timing i odrobinę przyzwyczaić się do warunków panujących na egzaminie. No i jeszcze krótka prośba. Jeśli materiał będzie dla Ciebie pomocny, proszę o polubienie, komentarz lub udostępnienie dalej, tak aby więcej osób mogło skorzystać. Z góry dziękuję. Teraz zastosuj moje wskazówki i zaczynamy. 3, 2, 1, start! Liczba 2 logarytmy o podstawie 3 z 6, 10 logarytm o podstawie 3 z 4 jest równa. W tym zadaniu zaczynamy od podniesienia szóstki do potęgi drugiej, czyli liczba sprzed logarytmu przechodzi tutaj do potęgi. Czyli mamy tak naprawdę logarytm o podstawie 3 z 6 do kwadratu, odnieść logarytm o podstawie 3 z 4. I drugą rzeczą, którą musimy wiedzieć, to jest to, że odejmowanie logarytmów przychodzi w dzielenie liczb logarytmowanych, czyli będziemy mieli logarytm o podstawie 3 z 6 do kwadratu podzielić przez 4, czyli odejmowanie przychodzi w dzielenie. I co my tu mamy? Mamy logarytm przy podstawie 3, 6 do kwadratu to jest 36, podzielić przez 4, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 9. No i 3 do jakiej potęgi daje nam 9? No oczywiście 3 do potęgi drugiej. Odpowiedź B. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 7 trzecich razy pierwiastek trzeciego stopnia z 81,56 jest równa. W tym zadanku musimy wiedzieć, że taki iloczyn możemy wziąć pod jeden pierwiastek trzeciego stopnia. Wtedy będziemy mieli 7 trzecich razy 81,56. Jeżeli mnożymy pierwiastki tego samego stopnia, możemy wziąć je pod jeden pierwiastek. I co my tutaj otrzymujemy? 56 to jest inaczej 8 razy 7, natomiast 81 to jest inaczej 3 razy 27, czyli trójki się skracają, siódemki się skracają i mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 27 ósmych. No i teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. Mamy 3 drugie, odpowiedź C. Dane są liczby. A to jest 3,6 razy 10 do minus 12, B to jest 2,4 razy 10 do minus 20. Wtedy iloraz A przez B jest równy. No to co robimy? Podstawiamy za A i za B dane liczby. Otrzymujemy zatem A przez B to będzie. W miejsce A wstawiamy 3,6 razy 10 do minus 12, podzielić przez B, czyli przez 2,4 razy 10 do minus 20. Zobaczmy, że tak, 3,6 podzielić przez 2,4 zostaje nam 1,5, możemy to na kalkulatorze sprawdzić. A teraz 10 do minus 12 przez 10 do minus 20. Dzielenie przechodzi w odejmowanie, czyli to będzie 1,5 razy 10 do potęgi minus 12 odjąć minus 20. Dzielenie liczb po tej samej podstawie to jest odejmowanie wykładników, czyli mamy 1,5 razy 10 do minus 12 i minus minus 20 to jest plus 20, czyli mamy 1,5 razy 10 do potęgi 8. Odpowiedź C. Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował, zobaczmy, skoro po obniżce o 15% kosztuje 850 zł, to możemy zapisać. Jeżeli cena spadła 15%, czyli zostało nam 85% ceny roweru, to jest 850 zł. Zatem 100%, czyli przed obniżką, to co było przed zmianami, to jest nasze x. I mnożymy sobie na krzyż. To razy to równa się to razy to. Czyli 85% razy x daje nam 100% razy 850. Zobaczmy. Procenty można w cudzysłowie powiedzieć, że się skracają stronami i dzielimy sobie stronami przez 85, czyli x to się równa 100
razy 850 podzielić przez 85. 850 i 85 się skraca. Tutaj zostaje nam 10, czyli mamy 100 razy 10, czyli 1000. Odpowiedź C. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 1 minus 2x przez 2 większy od 1 trzeciej jest przedział. Żeby rozwiązać taką nierówność z ułamkiem algebraicznym, proponuję stworzyć wspólny mianownik. Wspólny mianownik dla dwójki i trójki to będzie 6. Czyli tutaj pierwszy ułamek pomnóżmy górę i dół przez 3, drugi ułamek górę i dół przez 2. Czyli otrzymujemy 1 minus 2x razy 3 w liczniku przez 2 razy 3, czyli przez 6, większe od 1 trzecia i tutaj górę i dół mnożymy przez 2, czyli 2 szóste. Teraz, żeby pozbyć się mianownika, pomnóżmy przez 6 stronami, czyli mamy 1 razy 3, czyli 3, minus 2x razy 3, minus 6x, większe od 2. Dwójkę na lewą stronę, minus 6x na prawą stronę, czyli 3 odjąć 2 jest większe od 6x, czyli 1 jest większe od 6x, dzielimy sobie przez 6, 1 szósta jest większe od x, czyli x jest mniejsze od 1 szóstej. X jest mniejsze od 1 szóstej. Na osi możemy to przedstawić w ten sposób. Tu jest 1 szósta, mniejsze to w lewą stronę, czyli przedział z odpowiedzi A. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x to jest minus 2 w nawiasie x plus 3, w drugim nawiasie x minus 5. Liczby x1 i x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f, zatem miejsca zerowe to rozwiązania równania. Tutaj mamy postać iloczynową, czyli wystarczy nawiasy przyrównać do zera, żeby znaleźć rozwiązania, czyli x plus 3 równa się 0, x równa się minus 3 i w drugim x minus 5 równa się 0, czyli x równa się 5. No i mamy zsumować miejsca zerowe, czyli u nas to będzie minus 3 plus 5. Minus 3 plus 5 daje nam 2, odpowiedź C. Równanie x kwadrat plus 2x przez x kwadrat minus 4 równa się 0. No i pytanie, ile ma rozwiązań? Musimy zacząć od tego, że mianownik nie może być zerem, czyli x kwadrat minus 4 musi być różny od 0, czyli x kwadrat musi być różny od 4, czyli x musi być różny od 2 i x musi być różny od minus 2. To są nasze założenia. Jak mamy założenia, to musimy rozwiązać równanie. Czyli x kwadrat plus 2x równa się 0, czyli licznik przyrównujemy do 0, x wyłączamy, mamy x plus 2 w nawiasie równa się 0. Czyli albo x jest 0, albo x plus 2 jest 0. Lub x plus 2 równa się 0, czyli x musi być równe minus 2. Ale my wiemy z założenia, że x nie może być liczbą minus 2, czyli to rozwiązanie wykreślamy. Jest jedno rozwiązanie, odpowiedź D. Funkcja liniowa f określona jest wzorem f od x równa się 1 trzecia x minus 1 dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe. Słuchajcie, tutaj musimy sobie przypomnieć własności funkcji liniowej, szczególnie postaci kierunkowej. Mamy y równa się ax plus b. A odpowiadało, a było współczynnikiem kierunkowym. Jeżeli a było większe od zera, z tego wniosek, że funkcja rosła. Jeżeli a było zerem, z tego wniosek, że funkcja była stała. Jeżeli a było mniejsze od zera, z tego wniosek, że funkcja była malejąca. Tutaj a jest liczbą dodatnią, czyli wiemy już, bo 1 trzecia jest większa od zera, czyli wiemy, że funkcja będzie rosła. Natomiast wyraz wolny b odpowiada za punkt przecięcia osi o y. Czyli punkt przecięcia osi o y miał współrzędne, dajmy na to p o współrzędnych 0 i małe b. Czyli w naszym przypadku wnioskujemy, ponieważ tu jest minus 1, że punkt przecięcia osi y ma współrzędne 0 i minus 1. Czyli poszukajmy funkcji, która jest rosnąca i przechodzi przez punkt 0, minus 1. Jest taka funkcja, jest to odpowiedź D. Jest rosnąca i przechodzi przez punkt p o współrzędnych 0, minus 1. Wykresem funkcji kwadratowej f od x równej x kwadrat minus 6x minus 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych. Tutaj musimy znaleźć wierzchołek paraboli. Przypomnijmy, wierzchołek paraboli ma współrzędne p i q. No i wzór na p to było minus b przez 2a, a wzór na q to jest albo minus delta przez 4a, lub można też to policzyć jako wartość funkcji dla argumentu p, czyli f od p. Zacznijmy od policzenia p. Wypiszmy sobie współczynniki. A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli a to 1.
b to jest to, co stoi przy x, czyli minus 6, c to jest to, co stoi jako wyraz wolny, czyli minus 3. Czyli nasze p to jest minus b, czyli minus minus 6, czyli 6 przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Mamy 6 przez 2, czyli 3. A nasze q to jest albo minus delta przez 4a, no to musimy szybko deltę policzyć. Delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli u nas to jest minus 6 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy minus 3, czyli mamy 36 dodać 12, czyli 48. Wtedy nasze q to będzie minus delta, czyli minus 48 przez 4a, czyli przez 4 razy 1, czyli minus 48 przez 4, czyli mamy minus 12. Czyli punkt o współrzędnych, zobaczmy, p to 3 i q to minus 12. Jest taka odpowiedź, to jest c. I teraz zobaczcie, q można jeszcze alternatywnie policzyć jako f od p, czyli wartość funkcji dla argumentu 3, czyli za x stawiam 3, mam 3 do kwadratu, odjąć 6 razy 3 minus 3, czyli mamy 9, tutaj mamy minus 6 razy 3, czyli minus 18 i jeszcze minus 3. No to 9 odjąć 18 to jest minus 9, odjąć 3 to jest minus 12, też się zgadza. Odpowiedź C. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f od x równej ax plus b, a punkt m o współrzędnych 3 i minus 2 należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy. Po pierwsze, skoro wiemy, że jedynka jest miejscem zerowym, to my wnioskujemy, że to jest punkt przecięcia osi x przez tę funkcję. Czyli ta funkcja przechodzi sobie przez punkt o współrzędnych 3 i minus 2, czyli punkt m. I przez jedynkę, czyli przez miejsce zerowe, czyli przez to miejsce. Tak ta funkcja wygląda. I teraz ten punkt, nazwę go punktem P, ma współrzędne 1 i 0. Czyli zobaczcie, zadanie sprowadza się do tego, żeby rozwiązać układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, podstawiając do postaci kierunkowej funkcji. Czyli za x 1, za y 0, za x 3, za y minus 2. Czyli minus 2 to jest a razy 3 plus b, pod spodem 0 to jest a razy 1 plus b. Klamra, podkreślamy, odejmujemy, minus 2 odjąć 0 to jest minus 2. 3a odjąć a to jest 2a, by odjąć b się skraca. Dzielimy stronami przez 2, czyli minus 1 to jest a to jest minus 1, czyli mamy odpowiedź d. Dany jest ciąg AN określony wzorem AN równa się 5 minus 2N przez 6 dla N większych równych od 1. Ciąg ten jest. No i pytanie jaki? W tym zadaniu proponuję obliczyć kilka początkowych elementów. Element A1, element A2, element A3. No i zobaczymy na tej podstawie, czy ciąg jest arytmetyczny czy geometryczny. Element pierwszy, A1, no to za N stawiamy 1, czyli mamy 5 minus 2 razy 1 podzielić na 6, czyli mamy 5 odjąć 2, to jest 3, 3 na 6, czyli 1 druga. A2, czyli za N stawiamy 2, mamy 5 odjąć 2 razy 2 podzielić na 6, czyli 5 odjąć 4 to jest 1 przez 6, 1 szósta. No i element A3, to jest 5 odjąć 2 razy 3, 5 odjąć 2 razy 3, podzielić na 6, czyli mamy 5 minus 6, to jest minus 1 szósta. Zobaczmy, jak sobie zapiszemy po kolei. 3 szóste, 1 szósta i minus 1 szósta. Widzimy, że ten ciąg jest ciągiem arytmetycznym. O różnicy, zobaczmy, przeskakujemy o minus 2 szóste w dół, czyli odejmujemy minus 2 szóste, minus 2 szóste, minus 2 szóste. To jest inaczej minus 1 trzecia. A ciąg, w którym dodajemy bądź odejmujemy stale jakąś stałą liczbę, to jest ciąg arytmetyczny. Czyli w naszym przypadku jest to odpowiedź A, ciąg arytmetyczny o różnicy równej minus 1 trzecia. Dla ciągu arytmetycznego AN określonego dla n-ów większych równych od 1 jest spełniony warunek, że A4 plus A5 plus A6 równa się 12. No i wtedy pytają się, ile wynosi element A5. W tego typu zadaniach proponuję zamieniać poszczególne wyrazy ciągu arytmetycznego ze wzoru na wyraz ogólny. Przypominam, wyraz ogólny AN to było A1 dodać N minus 1 różnic. Czyli na przykład wyraz A4 możemy zapisać jako A1 dodać 4 odjąć 1, czyli 3
różnicę. Zawsze jest o jedną mniej różnic niż ten indeks dolny. Czyli u nas ta suma będzie wyglądała następująco. To będzie A1 plus 3 różnice, dodać A1 plus 4 różnice, dodać A1 plus 5 różnic. Czyli to jest jakby nasze A6, to jest nasze A5, to jest nasz wyraz A4. No i teraz w sumie to daje nam 12. Sumujmy. A1 plus A1 plus A1 to jest 3A1. Dodać 3 plus 4 plus 5. Tutaj mamy 12 różnic. I to wszystko to jest 12. Podzielmy sobie teraz stronami przez 3 i mamy 3A1 podzielić na 3 to jest A1. Dodać 12 na 3 to są 4 różnice i to jest 12 na 3, czyli 4. Czyli A1 plus 4 różnice równa się 4. A co to jest A1 plus 4 różnice? My wiemy, że to jest wyraz A5 ze wzoru ogólnego, czyli A5 równa się 4 i to jest odpowiedź do zadania, czyli odpowiedź A. Dany jest ciąg geometryczny AN określony dla N większych równych od 1, w którym A1 równa się pierwiastkowi z 2, A2 to są 2 pierwiastki z 2 i A3 to są 4 pierwiastki z 2. Wzór na nty wyraz tego ciągu ma postać. I tutaj są dwie metody. Jedna metoda to jest, można po kolei podstawiać sobie do każdej odpowiedzi za N odpowiednio 1, 2 i 3, bo szukamy pierwszego, drugiego i trzeciego wyrazu. Można też zauważyć, że zobaczmy tutaj iloraz tego ciągu, czyli to przez co mnożymy, to jest 2. Pierwiastek z 2 razy 2 to są 2 pierwiastki z 2. 2 pierwiastki z 2 razy 2 to są 4 pierwiastki z 2. No i teraz trzeba poszukać, w której z odpowiedzi występuje 2 do potęgi coś z n. N może być n minus 1, n plus 1. Generalnie właśnie ten element będzie nam mówił o ilorazie. I zobaczmy, tutaj jest pierwiastek z 2 podnoszony do potęgi n tej. Ta odpowiedź odpadnie. Tutaj mamy pierwiastek z 2 przez 2 do potęgi n tej. Tutaj ta odpowiedź odpadnie. Tutaj mam pierwiastek z 2 do potęgi n tej, to odpada. I tutaj mam w odpowiedzi B 2 do n tej, co nam pasuje, przez pierwiastek z 2. To jest oczywiście prawidłowa odpowiedź, gdyż naszym Q, czyli to przez co mnożymy, jest dwójka. Zobaczmy, czyli na przykład A1, no to za n stawiamy 1, mamy 2 do pierwszej podzielić przez pierwiastek z 2, czyli to jest 2 na pierwiastek z 2. Mogę usunąć niewymierność z mianownika, pomnożyć górę i dół przez pierwiastek z 2 i będziemy mieli 2 pierwiastki z 2 przez 2. Dwójki się skracają, mamy pierwiastek z 2. Zgadza się pierwszy wyraz. Drugi wyraz. Za n podstawiam 2, czyli mam 2 do drugiej przez pierwiastek z 2, czyli mamy 4 przez pierwiastek z 2. Usuwam niewymierność z mianownika. I mamy 4 pierwiastki z 2 na 2, czwórka z dwójką się skraca, mamy 2 pierwiastki z 2. Też się zgadza. I a trzeci wyraz, tej 2 do potęgi trzeciej przez pierwiastek z 2, czyli 8 przez pierwiastek z 2. Usuwamy niewymierność z mianownika, czyli mamy 8 pierwiastków z 2 przez 2, ósemka z dwójką się skraca, mamy 4, 4 pierwiastki z 2, czyli odpowiedź B pasuje. Przeciwprostokątna LM trójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8. Zobacz rysunek. Wtedy miara alfa kąta ostrego LKM tego trójkąta spełnia warunek. Musimy znaleźć mniej więcej wartość kąta alfa. Jak znaleźć ten kąt alfa? Najłatwiej sinusa. Sinus kąta alfa to jest to, co stoi naprzeciwko kąta alfa, czyli 3 do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego do 8, a 3 ósme to jest 0,375 tysięcznych. I teraz trzeba odszukać w tablicy, kiedy sinus przyjmuje wartość 0,375. Taka wartość jest przyjmowana dla kąta alfa równego około 22 stopniom. Wartość 22 stopnie znajduje się w przedziale między 21 a 24, czyli odpowiedź C. Dany jest trójkąt o bokach długości 2 pierwiastki z 5, 3 pierwiastki z 5 i 4 pierwiastki z 5. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości. Żeby trójkąty były podobne, to jedną z cech podobieństwa jest to, żeby boki były tej samej proporcji. No i teraz zobaczmy, że tutaj możemy powiedzieć, że pierwiastek z 5 wszędzie występuje, czyli tu jest tak jakby 2x, 3x, 4x, prawda? Czyli x jest jakby pierwiastkiem z 5, czyli boki są proporcji 2 do 3 do 4. 2 do 3 do 4. Taka jest proporcja między bokami. I teraz, żeby znaleźć trójkąt, który jest podobny, musimy znaleźć taki trójkąt, który też ma boki w proporcji 2 do 3 do 4. No i zobaczmy na odpowiedź A. W odpowiedzi A mamy 10. 10 to jest 2 razy 5.
15 to jest 3 razy 5. No i 20 to jest 4 razy 5. Zobaczmy, że jest proporcja 2 do 3 do 4, prawda? Czyli piątka jest jakby naszym tutaj teraz tym x. Czyli odpowiedź A jest prawidłowa. Zachodzi tutaj cecha bok, bok, bok. Dany jest okrąg o środku S. Punkty KL i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML, których miary alfa i beta spełniają warunek, że alfa plus beta są równe 111 stopniom. Wynika stąd, że... No i mamy znaleźć kąt alfa, bo takie są propozycje w odpowiedziach. No teraz to, co musimy wiedzieć, zauważmy, że te dwa kąty są oparte na tym samym łuku, na łuku KL, ten, który teraz tutaj zaznaczyłem. I teraz, jeżeli dwa kąty są oparte na tym samym łuku, jeden z nich jest kątem środkowym, a drugim jest kątem wpisanym, to między nimi zachodzi taka zależność, że jedno alfa to są dwa beta. Jedno alfa to są dwa beta. No i teraz to, tę zależność podstawiamy sobie w to miejsce. Tylko zobaczmy, że oni w zasadzie szukają później alfa, to my możemy sobie też równie dobrze przekształcić, dzieląc tutaj przez 2, czyli mamy jedna druga alfa, to jest beta. I możemy za beta wstawić jedną drugą alfa w to miejsce, zależy jak nam wygodnie. Ja zastosuję tę drugą metodę, czyli mamy alfa plus jedna druga alfa, daje nam 111 stopni. Czyli 3 drugie alfa to jest 111 stopni. Mnożymy sobie przez 2, czyli 3 alfa to jest 222 stopnie. I dzielimy sobie przez 3, czyli 1 alfa to będzie 74 stopnie, czyli odpowiedź A. Dany jest trapez prostokątny KLMN, którego podstawy mają długości KL odpowiednio A i MN odpowiednio B. A jest większy od B. Kąt KLM ma miarę 60 stopni, czyli tutaj mamy 60 stopni. Długość ramienia LM tego trapezu jest równa, czyli mamy znaleźć długość odcinka LM. Jak tego dokonać? Proszę Państwa, musimy na początku poprowadzić sobie tutaj wysokość. Tu mamy kąt prosty. Teraz zobaczmy, niech ten spodek wysokości, niech to będzie na przykład literka S. Czyli wtedy nasz odcinek KS to jest inaczej B. To jest to samo co B. Czyli tutaj mogę zaznaczyć B. Zatem odcinek SL to będzie całe A odjąć B. Czyli to będzie A odjąć B. No i teraz jak znaleźć X? Zobaczmy, że tutaj powstał trójkąt prostokątny MSL. Czyli można zastosować tutaj kosinusa. Kosinus kąta 60 stopni, czyli tego kąta, to jest to, co stoi obok kąta przyprostokątna stojąca obok kąta, czyli A minus B do odcinka X. W tablicy znajdujemy, że kosinus 60 stopni to jest 1 druga. Czyli to jest A minus B do X. Mnożymy na krzyż, czyli 1 razy X, czyli X, to jest 2 razy A minus B. I to jest odpowiedź B. Punkt K o współrzędnych 2 i 2 jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym KM równa się LM. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N ma współrzędne 4 i 3. Zatem mamy znaleźć współrzędne punktu L. Przygotowałem do tego zadania rysunek poglądowy. Czyli zobaczmy. KM równa się LM. Czyli jest to trójkąt równoramienny o bokach ML i MK tej samej długości. I dodatkowo MN jest wysokością i N ma współrzędne 4,3, natomiast K, tak jak wcześniej mówiłem, ma współrzędne 2,2. Naszym zadaniem jest znaleźć współrzędne punktu L. Ja współrzędne punktu L oznaczam jako X i Y. I tutaj skorzystamy ze wzoru na środek odcinka, czyli nasz środek odcinka, czyli nasze N, może być policzone jako suma skrajnych współrzędnych podzielona na 2. Czyli u nas 2 plus x na 2 daje pierwszą współrzędną, czyli 4. I później mamy 2 plus y na 2 daje nam 3. Tutaj mnożę przez 2 stronami, tutaj mnożę przez 2 stronami. I co będziemy mieli? Będziemy mieli 2 plus x równa się 8, czyli x równa się 6. I pod spodem będziemy mieli 2 plus y równa się 2 razy 3, czyli 6. Czyli y równa się 6 odjąć 2, czyli 4. Nasz y to 4. Zobaczmy, czyli nasz punkt L ma współrzędne na x 6,
na y4. Poszukajmy takiej odpowiedzi. Jest to odpowiedź B. Proste równania y równa się m plus 2x plus 3 oraz y równa się 2m minus 1x odjąć 3 są równoległe, gdy warunek na równoległość jest następujący. A1 musi się równać A2, czyli to, co stoi przy x w pierwszej funkcji, musi się równać temu, co stoi przy x w drugiej funkcji. Czyli w naszym przypadku m plus 2 równa się 2m minus 1, niewiadome na jedną stronę, liczby na drugą, czyli będziemy mieli 2 plus 1, to się równa 2m odjąć m, czyli 3 to jest m, m jest liczbą 3, odpowiedź B. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat KLMN o boku długości 4. Wysokością tego ostrosłupa jest krawędź NS, a jej długość też jest równa 4. Zobacz rysunek. Kąt alfa, jaki tworzą krawędzie KS i MS, spełnia warunek. KS i MS, to chodzi o ten tutaj kąt alfa. No i teraz zobaczmy. Z treści zadania wiemy, że wysokość ma długość 4. I wiemy, że w podstawie jest kwadrat o boku długości 4, czyli tutaj mamy 4, tu mamy 4, tu mamy 4 i tu mamy 4. Teraz to, co powinniśmy zrobić, to policzyć sobie długość odcinka KS. Zobaczmy, z Pitagorasa możemy policzyć, ponieważ tu jest kąt prosty, czyli 4 kwadrat plus 4 kwadrat daje nam KS kwadrat, czyli tu mamy 4, tu mamy 4, tu mamy 4 pierwiastki z 2. Analogicznie tu mamy 4, tu mamy 4, to i tutaj będą 4 pierwiastki z 2. Z Pitagorasa sobie to policzyliśmy. I teraz zobaczmy ponadto, że odcinek KM też będzie miał długość 4 pierwiastki z 2, no bo tu mamy kąt prosty, tu jest 4, czyli tutaj muszą być 4 pierwiastki z 2, to jest przekąt na kwadratu. Zobaczmy zatem, że trójkąt SKM jest trójkątem równobocznym o boku długości 4 pierwiastki z 2, czyli kąt w trójkącie równobocznym ma miarę 60 stopni, a w zasadzie wszystkie kąty mają taką miarę, czyli odpowiedź D. Podstawą grania stosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 3 i 4. Kąt alfa, jak i przekątna tego grania stosłupa tworzy z jego podstawą, jest równy 45 stopni. Wysokość grania stosłupa jest równa, czyli zobaczmy, z treści zadania wiemy, że tutaj mamy 45 stopni. Tu mamy 90 stopni, to i tutaj musi być 45 stopni, aby suma kątów w trójkącie wynosiła 180 stopni. Zatem trójkąt ten tutaj powstały, ten, którego wierzchołki teraz zaznaczam, jest trójkątem równoramiennym. Zatem ta przekątna podstawy, nazwijmy ją D, jest równa wysokości, czyli wysokość to jest D i przekątna podstawy to jest D. Jak policzyć przekątną D? Można ją policzyć z Pitagorasa. Zobaczmy, tu mamy 3 jednostki, tu mamy 4 jednostki, tutaj mamy kąt prosty. Czyli piszemy sobie 3 kwadrat plus 4 kwadrat daje nam D kwadrat. Czyli 9 plus 16 daje nam D kwadrat, czyli D to jest kwadrat, to jest 25, czyli D to jest pierwiastek z 25, czyli 5. D to jest pierwiastek z 25, czyli 5, czyli taka jest nasza wysokość. Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa R i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca. Czyli tu mamy promień, tu mamy promień, tu mamy promień. No i mamy obliczyć objętość tej bryły. Zobaczmy, że objętość składa się z dwóch mniejszych objętości, czyli z objętości walca dodać połowę objętości kuli. I teraz objętość walca policzymy jako pole podstawy razy wysokość, czyli pi r kwadrat razy wysokość, a nasza wysokość to jest po prostu promień, dodać 1/2 objętości kuli. Zobaczmy, bo tutaj mamy półkulę. Ta kopuła to półkula, a objętość kuli to są 4/3 pi promień do trzeciej. Ten promień jest taki sam. Czyli zobaczmy, tutaj mamy pi r kwadrat razy promień, to jest pi promień do trzeciej, dodać. Dwójka z czwórką się skraca, tutaj zostaje dwójka, czyli mamy 2/3 promień, pi promienia do trzeciej. Promień do trzeciej wyłączamy przed nawias i mamy w nawiasie pi plus 2/3 pi, czyli mamy promień do trzeciej razy 5/3 pi. Czyli tak naprawdę to będą 5/3 pi promień do trzeciej, bo mogę zamienić tej kolejnością, czyli odpowiedź A. W zestawie
takim, składający się z m dwójek i m czwórek, jest 2m w sumie liczb. W tym, tak jak napisali, m licz 2 i m licz 4. Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe. Musimy wiedzieć, jak liczy się odchylenie standardowe, to jest inaczej pierwiastek z wariancji, czyli wariancję oznaczaliśmy taką sigmą do kwadratu, czyli to będzie u nas pierwiastek z tego wyrażenia. A jak się liczy wariancję? Najpierw policzmy wariancję. Wariancja liczy się w ten sposób, że musimy mieć policzoną wartość średnią i wtedy od każdej obserwacji, czyli od obserwacji pierwszej, odejmuję wartość średnią i podnoszę to do kwadratu. Dodać. Obserwacja druga, odjąć wartość średnia i do kwadratu. Dodać. Obserwacja trzecia, odjąć wartość średnia i do kwadratu. I tak z wszystkimi obserwacjami. Czyli xn odjąć x średnie do kwadratu, to wszystko dzielimy sobie przez n. Ale zobaczmy, w naszym zadaniu najpierw policzmy średnią wartość. Średnia wartość, no to jak ją policzyć? Mamy tutaj m dwójek, czyli m razy 2, dodać m czwórek, czyli m razy 4, to wszystko dzielimy na 2m, czyli mamy 2m plus 4m, czyli 6m podzielić na 2m. Zobaczmy, że się m-ki skracają. I mamy 6 przez 2, czyli 3. Wartość średnia to 3. No i teraz zobaczmy. Liczymy po kolei. Pierwsza obserwacja to będzie dwójka, czyli mamy 2 odjąć 3 do kwadratu. Dodać druga obserwacja to też dwójka, czyli znowu 2 odjąć 3 do kwadratu. Trzecia obserwacja to znowu dwójka. I mam m takich sytuacji, że jest dwójka. Czyli mogę napisać m razy 2 minus 3 do kwadratu, dodać, później będzie m razy, z czwórką jest ta sama sytuacja, czyli 4 odjąć 3 do kwadratu i to wszystko dzielimy przez liczbę obserwacji. U nas liczba obserwacji, zobaczmy, jest m plus m, czyli 2m obserwacji. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. 2 odjąć 3 to jest 1, 1 do kwadratu to jest 1, razy m to jest m. Dodać 4 odjąć 3 to jest 1, do kwadratu 1 razy m to jest m, przez 2m. U góry mam 2m, na dole mam 2m, wychodzi 1. Wariancja to jest 1, czyli pierwiastek z wariancji to będzie pierwiastek z 1, czyli 1, czyli odpowiedź B. Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2018 i podzielnych przez 5? Znajdźmy najmniejszą taką liczbę. Najmniejszą liczbą naturalną czterocyfrową podzielną przez 5 jest 1000. Kolejną jest 1005. Później mamy 1010, 1015, 1020 i tak dalej, i tak dalej. Ostatnią taką liczbą będzie 2015. Jest to ostatnia liczba naturalna czterocyfrowa, mniejsza od 2018 i podzielna przez 5. Teraz zobaczmy, że to jest ciąg arytmetyczny o różnicy 5, czyli dodajemy sobie tutaj cały czas piątkę. Skoro różnica tutaj wynosi 5, to możemy podpisać jako pierwszy element, a to możemy podpisać jako element n-ty, a n-ty. I teraz skorzystamy ze wzoru ogólnego na n-ty wyraz ciągu, czyli an to było a1 dodać w nawiasie n minus 1 różnic. To odczytaliśmy z tablicy. Czyli 2015 to jest a1, czyli 1000, dodać w nawiasie n odjąć 1 razy. Nasza różnica to jest 5, bo dodawaliśmy sobie tutaj wszędzie 5. 1000 przerzucam na lewą stronę, czyli mam 2015 odjąć 1000, czyli 1015 to jest n minus 1 razy 5. Dzielę sobie teraz przez 5 stronami, żeby pozbyć się tej piątki. I tutaj będę miał 203. To jest n odjąć 1. Dodaję stronami 1, czyli 204 to jest nasze n. Nasze n to 204, odpowiedź D. W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe kupony są wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe. Skoro mamy 15 kuponów przegrywających, wszystkich kuponów jest 50, to ile będzie kuponów wygrywających? Kuponów wygrywających, no to jest liczba wszystkich kuponów odjąć liczba kuponów przegrywających. Czyli
50 odnieść 15, czyli 35. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy kupon wygrywający, to jest 35 przez 50, czyli ze wzoru na prawdopodobieństwo klasyczne, prawdopodobieństwo zdarzenia W, to jest moc W, czyli liczba zdarzeń sprzyjających zdarzeniu W, przez moc omegi, czyli przez liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. Czyli w naszym przypadku 35, 50, odpowiedź D. Rozwiąż nierówność 2x kwadrat minus 3x większe od 5. Przenosimy na początku piątkę na lewą stronę, czyli mamy 2x kwadrat minus 3x minus 5 większe od 0. Nasz współczynnik a stojący przy x kwadrat to 2, b to minus 3, c to minus 5. Naliczymy sobie deltę. Delta to było b kwadrat minus 4ac, czyli u nas to będzie minus 3 do kwadratu, odjąć 4 razy 2 razy minus 5, czyli mamy 9. I te dwa minusy dają plus, czyli dodać 40, czyli 49. Następnie liczymy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 49, czyli 7. Później są miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli co my tutaj mamy? Minus b, czyli minus minus 3 to jest 3. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 7, podzielić przez 2a, czyli przez 2 razy 2. Mamy minus 4 na 4, to jest minus 1. A tutaj będzie 3 plus 7 na 4, bo 2 razy 2 to 4, czyli mamy 10 czwartych, czyli 2 całe i 1 druga. Zaznaczamy sobie teraz na osi x miejsca zerowe. Tu jest minus 1, tutaj będzie 2 i 1 druga. Patrzymy na a. A jest większe od 0, z tego wniosek, że ramiona idą do góry. Funkcja jest uśmiechnięta. I patrzymy na ten znak nierówności. Oni się pytają, kiedy funkcja jest większa od 0, czyli kiedy leży nad osią x. Tu leży nad osią x i tutaj sobie leży nad osią x. Czyli nasz x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, ten obszar. Suma od 2 i 1 drugiej do plus nieskończoności, czyli ten obszar. I to jest odpowiedź do zadania. Rozwiąż równanie x do trzeciej plus 125 razy x kwadrat minus 64 równa się 0. To jest typowe zadanie na postać iloczynowo-wielomianu. Tutaj mamy czynniki, te czynniki trzeba przyrównać do 0. Czyli pierwszy nawias przyrównujemy do 0 i drugi nawias przyrównujemy do 0, czyli mamy x do trzeciej plus 125 daje nam 0, czyli x do trzeciej to jest minus 125. No i pytanie, jaka liczba do trzeciej potęgi daje minus 125? Taką liczbą jest minus 5. No i drugi przypadek, mamy x kwadrat minus 64 daje nam 0, x kwadrat równa się 64. I teraz możemy spierwiastkować stronami, musimy pamiętać, że wyjdą dwa rozwiązania z takiego równania kwadratowego. Albo x będzie równy 8 lub x będzie równy minus 8, gdyż 8 do kwadratu daje 64 i minus 8 do kwadratu daje nam 64. I to są nasze odpowiedzi. Czyli podsumowując, to równanie ma trzy rozwiązania, minus 5, minus 8 i 8. Udowodnić, że dla dowolnych liczb dodatnich a i b prawdziwa jest taka nierówność. W tego typu zadaniach warto mieć wspólny mianownik. Stwórzmy sobie ten wspólny mianownik. Tak, aby dodawać tutaj dwa ułamki, ja sobie rozszerzę, żeby mieć wspólny mianownik 2ab, czyli tutaj mnożę górę i dół przez b, a tutaj mnożę górę i dół przez a. Czyli będziemy mieli b przez 2ab, dodać a przez 2ab, większe równe od 2 przez a plus b. Biorę to na wspólną kreskę ułamkową i mamy 2ab na dole, a u góry jest b plus a. Czyli a plus b, bo tej kolejność dodawania nie ma znaczenia. Większe równo od 2 przez a plus b. Teraz, ponieważ my wiemy, że te liczby są dodatnie, a i b są większe od 0, a b większe od 0, to my możemy sobie spokojnie po pierwsze pomnożyć stronami przez mianownik 2ab, bo tutaj jest liczba dodatnia, czyli znak nierówności się nie zmieni. Czyli mnożę przez 2ab stronami. I tak, jeżeli pomnożyłem przez 2ab, to znika tej 2ab, zostaje samo a plus b, będzie większe równo od 2 razy 2ab, czyli od 4ab,
przez a plus b, czyli pomnożyłem przez 2ab stronami. Teraz, ponieważ wiem z treści zadania, że a i b są dodatnie, no tak samo a plus b jest dodatnie, bo suma dwóch liczb dodatnich jest dodatnia, czyli mnożę sobie bez zmiany znaku przez a plus b stronami. I otrzymuję, po lewej stronie jest a plus b do kwadratu większe równe od 4ab. Zobaczmy, że tutaj a plus b się skróciło. Teraz a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat większe równo od 4ab. Tutaj wzór skróconego mnożenia zastosowałem. No i 4ab przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy a kwadrat 2ab odjąć 4ab to jest minus 2ab plus b do kwadratu większe równo od 0. A kwadrat minus 2ab plus b kwadrat to jest inaczej a minus b do kwadratu większe równe od 0. No i teraz w zasadzie to jest już koniec dowodu. Co kończy dowód? Gdyż dowolne wyrażenie w zbiorze liczb rzeczywistych poniesione do kwadratu jest większe równe od 0, co kończy dowód. Okręgi o środkach odpowiednio a i b są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion danego kąta prostego. Promień okręgu o środku a jest równy 2, czyli sobie od razu zaznaczymy, że tutaj ten promień ma długość 2. Tutaj też mamy 2. Uzasadnij, że promień okręgu o środku b jest mniejszy od takiej wartości. Czyli mam uzasadnić, że ten promień jest mniejszy od pierwiastka z 2 minus 1. To co zrobię, to oznaczę ten promień przez x. Czyli tutaj mam x, tu mam x i tu mam x. Prawda? To są nasze promienie. Teraz promień jest zawsze styczny pod kątem prostym. Czyli tu mam kąt prosty z definicji. I tu mam kąt prosty z treści zadania. Czyli tutaj też mam kąt prosty. Czyli powstał tutaj kwadrat. Czyli jeżeli tu jest x, to i tu jest x, i tu jest x. Czyli ten odcinek, zaznaczę go na niebiesko, ten tutaj niebieski odcinek to jest x pierwiastków z dwóch. X pierwiastków z dwóch. I teraz ten odcinek my znamy. Tutaj mamy 2. Prawda? Bo to jest długość promienia tego dużego okręgu. I teraz cały odcinek od tego punktu, który zaznaczam teraz na niebiesko, do punktu A, jaką on będzie miał długość? Jeżeli tu było 2, tu było 2, to tutaj mam 2 pierwiastki z 2. Bo to jest przekątna kwadratu. Z Pitagorasa można to policzyć, albo ze wzoru na przekątną kwadratu, która wynosi A pierwiastków z 2. No to teraz zobaczmy, co się składa na tę przekątną. Wrócę do ciemnego koloru. Na całą naszą przekątną, czyli na dwa pierwiastki z dwóch, składa się, tutaj mam x pierwiastków z dwóch, dodać, tutaj mam mały promień, czyli x, a tutaj mamy 2. Prawda? To jest cała nasza przekątna. I teraz co robię? 2 przerzucam na lewą stronę, czyli mam 2 pierwiastki z 2 odjąć 2, to jest x pierwiastków z 2 dodać x. Co dalej robimy? Tutaj sobie możemy x wyłączyć przed nawias i będziemy mieli pierwiastek z 2 plus 1 w nawiasie. I teraz dzielę stronami przez ten nawias, czyli przez pierwiastek z 2 plus 1. I co otrzymujemy? 2 pierwiastki z 2 odjąć 2 przez pierwiastek z 2 plus 1. To się równa xowi. I teraz podstawmy to do tezy. Teza jest taka, mamy uzasadnić, że promień naszego okręgu, czyli że x jest mniejszy od pierwiastka z 2 odjąć 1. Czyli teza jest taka, że x jest mniejsze od pierwiastka z 2 odjąć 1. Za x wstawmy to cudo, czyli ten wynik. Czyli mamy 2 pierwiastki z 2 odjąć 2 przez pierwiastek z 2 plus 1 mniejsze od pierwiastka z 2 minus 1. Teraz zauważmy, że mianownik tutaj jest dodatni, czyli ja mogę stronami pomnożyć przez ten mianownik bez zmiany znaku nierówności. Czyli mnożę stronami przez pierwiastek z 2 plus 1. Czyli mamy po lewej stronie będą 2 pierwiastki z 2 odjąć 2 mniejsze od pierwiastka z 2 minus 1 razy pierwiastek z 2 plus 1. Czyli 2 pierwiastki z 2 odjąć 2 jest mniejsze od. Tutaj zauważmy, że mamy wzór skróconego mnożenia. Jest tutaj wzór a minus b razy a plus b, które to jest równy a kwadrat minus b kwadrat. Czyli u nas to wyrażenie to będzie pierwiastek z 2 do kwadratu odjąć 1 do kwadratu.
Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, 1 do kwadratu to jest 1. Czyli 2 pierwiastki z 2 odjąć 2 ma być mniejsze od 2 odjąć 1, czyli od 1. Teraz minus 2 przerzucam na drugą stronę ze zmianą znaku i mamy 2 pierwiastki z 2 ma być mniejsze od 1 plus 2, czyli mniejsze od 3. A to jest oczywiście prawdą, bo 2 pierwiastki z 2, pierwiastek z 2 to w zaokrągleniach na kalkulatorze sprawdzimy, to jest około 1,41. Czyli 2 pierwiastki z 2 to będzie około 2,82, które to jest mniejsze od 3, co kończy dowód. Do wykresu funkcji wykładniczej określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f od x równa się a do x, gdzie a jest większe od 0 i a jest różne od 1, należy punkt p o współrzędnych 2 i 9. Oblicz a i zapisz wzór wartości funkcji, zbiór wartości funkcji g określonej takim oto wzorem. Zacznijmy od znalezienia współczynnika, znalezienia wartości a. Jak tego dokonać? Zobaczmy klasycznie. Za x postawiamy 2, za y podstawiamy 9, czyli zapiszmy sobie jeszcze raz y równa się a do potęgi x. Ja mogę f od x i y używać wymiennie, czyli 9 to się równa a do potęgi drugiej, czyli a kwadrat to 9, czyli nasze a to 3 lub a to minus 3, ale my wiemy z założenia, że a musi być większe od 0, nie może być jedynką, czyli minus 3 wykreślamy. Znamy już a, które jest równe 3, czyli mamy już jeden punkt. I teraz zobaczmy, jak ta funkcja wygląda. Taka podstawowa funkcja f od x równa 2 do x, czyli za a sobie wstawiłem 2. Jest to funkcja rosnąca, przechodząca przez jedynkę na osi y. No i ona asymptotycznie zbiega do osi x, ale nie przecina osi x. Czyli jej zbiór wartości funkcji to są y należące do liczb rzeczywistych od 0 do plus nieskończoności, czyli odtąd w górę. To jest nasz zbiór wartości. A teraz zobaczmy, co oni robią z tą funkcją. Oni biorą funkcję f od x i przesuwają o dwie jednostki w dół. O dwie jednostki w dół. To na niebiesko zaznaczę taką funkcję, która jest przesunięta o dwie jednostki w dół. Zatem asymptota pozioma też przesuwa się o dwie jednostki w dół i nasza funkcja będzie wyglądała jakoś tak. Czyli jej zbiór wartości to będzie, zobaczmy, od minus 2, bo wszystko zostało przesunięte dwie jednostki w dół, do plus nieskończoności. Czyli zbiór wartości funkcji tej naszej drugiej, czyli tej oznaczę takim indeksem dolnym g, zwf z indeksem dolnym g, to będą y należące do przedziału od minus 2 do plus nieskończoności, czyli tak jak tutaj to pokazałem. Taką mamy tutaj odpowiedź, czyli a to 3 i zbiór wartości funkcji to przedział od minus 2 do plus nieskończoności. 12 wyraz ciągu arytmetycznego określonego dla n większego równego od 1 jest równy 30, czyli piszemy sobie a 12 równa się 30, a suma jego 12 początkowych wyrazów jest równa 162, czyli zapiszmy sobie s 12 to jest 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. To zadanie rozwiązujemy korzystając ze wzoru na wyraz ogólny i ze wzoru na sumę n początkowych elementów. Czyli tak, wzór ogólny ciągu arytmetycznego to jest a1 dodać n minus 1 różnic, czyli u nas w tym zadaniu to będzie a12 jest równe a1 dodać 12 odjąć 1, czyli 11 różnic. I w naszym zadaniu a12 to 30. A teraz wzór na sumę. S12 mamy w zadaniu. Sn, czyli ogólnie, można zastosować dwa wzory. I my weźmiemy drugi z nich, on jest w tablicy, to jest 2a1 dodać n minus 1 różnic, podzielić na 2 razy n. Czyli u nas w zadaniu S12 może być zapisane jako 2a1 dodać 12 odjąć 1, czyli 11 różnic na 2 i razy 12, bo mamy 12 elementów, które sumujemy i to wszystko się równa 162. I zobaczmy, w tym miejscu powstał układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Co my możemy zrobić? My możemy sobie
Ponieważ szukamy pierwszego wyrazu, możemy sobie na przykład wyznaczyć z pierwszego równania, że A1 to jest 30 odjąć 11 różnic i wziąć, wstawić do drugiego równania w miejsce A1. Co będziemy mieli? Będziemy mieli 2 razy w nawiasie 30 odjąć 11 różnic, zamykamy nawias, dodać 11 różnic, podzielić na 2 razy 12 daje nam 162. Teraz tak, dwójka z 12 się skraca, tu mamy 6. 2 razy 30 to jest 60, odjąć 22 różnice, dodać 11 różnic, to wszystko razy 6 daje nam 162. Podzielmy sobie stronami przez 6, czyli będziemy mieli 60, tutaj jest odjąć 11 różnic, to jest 162 podzielić na 6, to jest 27. 27 na lewą stronę, 11 różnic na prawą stronę, czyli 60 odjąć 27 to się równa 11 różnic. 60 minus 27 to jest 33, to jest 11 różnic. Dzielimy sobie przez 11, czyli jedna różnica to jest 33 jedenaste, czyli 3. Jedna różnica to 3. Skoro mamy różnicę, to teraz łatwo policzymy sobie pierwszy wyraz. Bierzemy trójkę i wstawiamy sobie w to miejsce, czyli nasze A1 to będzie 30 odjąć 11 razy 3, czyli 30 odjąć 33, czyli minus 3. Nasze A1 to minus 3 i to jest odpowiedź do zadania. W układzie współrzędnych punkt A o współrzędnych 4 i 3 i B o współrzędnych 10 i 5 są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostym równaniu Y, to jest 2x plus 3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty. Zacznijmy od zaznaczenia w układzie współrzędnych informacji, które mamy z treści zadania. Czyli mamy sobie oś Y, oś X. Punkt A ma współrzędne 4, 3. Raz, 2, 3, 4 na X, raz, 2, 3 na Y, mniej więcej tutaj. Punkt B ma współrzędne 10 i 5, czyli 2, 4, 6, 8, 10 na X i mniej więcej 5 na Y. Wierzchołek C leży na prostym równaniu Y, to jest 2X plus 3. Y równa się 2X plus 3, to jest prosta rosnąca, przechodząca przez trójkę na osi Y. I rośnie w tempie dwóch jednostek, czyli jedna jednostka w prawo, dwie jednostki do góry. Jedna w prawo, dwie do góry. O. Mniej więcej taka. Naszym zadaniem jest obliczyć współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty. Kąt ABC, czyli tutaj chcę mieć kąt prosty, czyli zobaczmy. Chodzi o taką sytuację, mniej więcej, czyli tu musi iść kąt prosty, czyli gdzieś tutaj będzie C. I jak znaleźć punkt C? Zauważmy, że punkt C leży na przecięciu prostej Y równa się 2X plus 3, czyli tej tutaj, podpiszę ją jeszcze, 2X plus 3, tutaj to zmarzę, żeby nam się nie myliło, i na przecięciu prostej CB, prawda? Czyli trzeba będzie do jednego układu równań wrzucić te dwie funkcje i rozwiązaniem układu równań będą współrzędne punktu C. Zanim do tego dojdziemy, musimy znaleźć prostą CB. Żeby znaleźć prostą CB, to pierwszy krok, jaki musimy wykonać, może tutaj zapiszę, to jest obliczenie prostej AB, czyli policzę sobie prostą AB. Drugi krok to jest policzę prostą, prostopadłą do AB przez B, czyli policzę właśnie tak naprawdę prostą BC. Prosta prostopadła do AB przechodząca przez B to będzie prosta BC. I trzeci krok, jaki zrobię, to jest wrzucę do jednego układu równań prostą Y równa się 2X plus 3 i drugą prostą prostą BC. Za chwilę to zrobimy po kolei.
Pierwszy punkt, czyli liczymy sobie prostą AB. Jak to zrobić? Zapisujemy Y, to jest AX plus B. No i podstawiamy najpierw współrzędne punktu A, później współrzędne punktu B. Czyli 3 to się równa 4A plus B, za X, za Y podstawiłem. I ponownie tutaj 5 to się równa 10A plus B. Klamra, podkreślam, odejmuję. Od dolnego równania odejmuję górne. 5 odjąć 3 to jest 2, 10a odjąć 4a to jest 6a, b odjąć b się skraca. My tutaj dzielimy przez 6, czyli przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli 2 szóste to jest a, czyli a to jest 1 trzecia. Nasze a to 1 trzecia, skoro znam a, że to jest 1 trzecia, biorę je i postawiam tutaj, żeby obliczyć sobie b. Czyli mamy, że 3 to się równa 4 razy 1 trzecia plus b, czyli 3 to się równa 4 razy 1 trzecia to są 4 trzecie plus b. 4 trzecie przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli będziemy mieli 3 odjąć 4 trzecie, czyli będziemy mieli 1 i 2 trzecie, czyli 5 trzecich. Będziemy mieli 5 trzecich, to jest nasze b. Zobaczcie, czyli mamy już prostą AB. Ona ma równanie y równa się 1 trzecia x plus 5 trzecich. I przechodzi tutaj sobie przez 5 trzecich. Pierwszy krok mamy. Drugi krok. Musimy znaleźć prostą prostopadłą do AB przez B. Musimy pamiętać, kiedy proste były prostopadłe. I tutaj z lekcji o funkcji liniowej powinniśmy wiedzieć, że funkcje są prostopadłe, gdy mają odwrotne i przeciwne współczynniki kierunkowe, czyli to, co stoi przy x. Liczba odwrotna i przeciwna do 1 trzeciej to będzie minus 3. Czyli piszemy sobie y to jest minus 3x plus jakieś b. My tego b nie znamy, to jest punkt przecięcia osi y i to b będzie duże, tak bardzo dużą liczbą, bo leży wysoko na osi y. I teraz co robimy? Musimy teraz podstawić punkt b, ponieważ funkcja przechodzi przez punkt b, czyli za x 10, za y 5. Czyli 5 to jest minus 3 razy 10 plus b. Czyli 5 to jest minus 30 plus b. Minus 30 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy 5 plus 30, to jest b. Czyli b to jest 35. Nasze b to jest 35, czyli równanie prostej to jest minus 3x plus 35. Zobaczmy, to jest nasza prosta, y równe minus 3x plus 35. Tak jak powiedziałem, c leży na przecięciu się tych dwóch prostych, czyli wrzucamy je do układu równań i mamy z pierwszego równania y to jest 2x plus 3, z drugiego równania mamy y równa się minus 3x plus 35, klamra, podkreślamy, odejmujemy i może od górnego równania tym razem dolne. Y odjąć y to jest 0, 2x minus minus 3x, 2 minusy dają plus, czyli będzie 5x i 3 odjąć 35 to jest minus 32. Minus 32 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy 32 to jest 5x. Dzielimy przez 5 stronami, czyli 32 piąte to jest x, czyli x to jest 6 i 2 piąte. Nasz x to jest 6 i 2 piąte. Skoro mam x, mogę podstawić do równania na przykład w to miejsce i obliczyć y. Czyli y to będzie 2 razy 6 i 2 piąte plus 3. Czyli y to się równa. 2 razy 6 to jest 12. 2 razy 2 piąte to są 4 piąte plus 3. Czyli y to się równa 15 i 4 piąte. Czyli punkt C ma współrzędne x, y, które są rozwiązaniem naszego układu równań, czyli to są współrzędne 6 i 2 piąte, czyli 32 piąte. I tutaj sobie też zamienię 5 razy 15 to jest 75 plus 4, 79 piątych. To jest nasza odpowiedź. Dane są dwa zbiory. Zbiór A składający się z elementów 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 i zbiór B składający się z elementów od 10 do 16. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Obierz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. Moi drodzy, takie zadanie robimy
najbezpieczniej tabelką. Może tabelką jest trochę żmudnie, ale jest to według mnie najbezpieczniejsza metoda, żeby się nie pomylić. Czyli mamy, zobaczmy, dwa jakby etapy, dwa losowania. Powiedzmy tutaj w pierwszym etapie będziemy losowali ze zbioru A, czyli mamy do wyboru 100, 200, 300, 400, 500, 600 i 700, a w drugim losowaniu losujemy ze zbioru B, mamy do wyboru elementy 10, 11, 12, 13, 14, 15, aż do 16. Naszym zadaniem jest obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. To po kolei musimy tutaj każdą kratkę sprawdzić. Teraz swoją drogą, zanim pójdziemy dalej. Ile jest elementów? Ile jest elementów, czyli ile stanowi omega? W pierwszym losowaniu mam do wyboru 1 z 7 elementów, czyli 7 elementów. W drugim losowaniu mam od 10 do 16, też jest 7 elementów do wyboru. 7 razy 7 to 49, to jest nasza omega, moc omegi, czyli liczba zdarzeń, wszystkich możliwych zdarzeń. A teraz szukamy zdarzeń, które sprzyjają naszemu prawdopodobieństwu. No i teraz, czyli takich, których suma jest podzielna przez 3. 100 plus 10, 110. Czy 110 dzieli się przez 3? No nie dzieli się, gdyż suma cyfr nie jest podzielna przez 3. 111 dzieli się, 112 nie, 113 nie, 114 dzieli się, 115 nie, 116 też nie. Później 210, tak, dzieli się przez 3, gdyż suma cyfr jest podzielna przez 3, czyli 210 tak, 211 nie, 12 nie, ale 13 tak, 14 nie, 15 nie, ale 16 tak, 216 dzieli się, czyli co trzecia średnio. 310 się nie dzieli, ale za to 312 się podzieli, gdyż zobaczmy, suma cyfr 312 jest podzielna przez 3, czyli 312, później 315, więcej w tej kolumnie nie ma. 410 nie, ale 411 tak i 414 tak. 500, 510 dzieli się, prawda, bo 5 plus 1, 6 jest podzielne przez 3, później będzie 500, 13 i 516. 610 się nie dzieli, 611 też nie, ale 612 tak i 615 i 700. 710 nie, ale 711 tak i 714 też tak. Zobaczmy, ile mamy zdarzeń sprzyjających. Czyli tam, gdzie jest ten taki ptaszek zaznaczony. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mamy 16 zdarzeń sprzyjających, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 16/49. I tutaj już przez nic nie jesteśmy w stanie skrócić, to jest już ułamek zwykły, nieskracalny. To jest odpowiedź. Dane jest grania stosu prawidłowy trójkątny. Pole poruszeń całkowitej tego grania stosupa jest równe 45 pierwiastków z 3. Pole podstawy grania stosupa jest równe polu jednej ściany bocznej. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Przeanalizujmy po kolei całe zadanie. Czyli mamy grania stosu prawidłowy trójkątny. Czyli wiemy, że w podstawie jest trójkąt równoboczny. Czyli tutaj sobie zaznaczam A, tutaj zaznaczam A oraz tutaj zaznaczam A. Wiemy, że pole powierzchni całkowitej, czyli PC, jest równe 45 pierwiastków z 3. Wiemy też, że pole podstawy, a w podstawie mamy trójkąt równoboczny, a wzór na pole trójkąta równobocznego to jest A kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Wiemy, że pole podstawy jest równe polu jednej ściany bocznej. Czyli nasze pole podstawy, czyli A kwadrat pierwiastków z 3 na 4, jest równe polu jednej ściany bocznej. A jedna ściana boczna, zauważmy, to jest A razy H. Czyli to się równa A razy H. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czyli zapiszmy sobie A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 równa się A razy H. Dobrze, zobaczmy, że się A tutaj skraca z kwadratem, czyli A pierwiastków z 3 na 4 to jest nasze H. I to jest dosyć ważna zależność. Teraz ją wykorzystamy w zadaniu. I teraz zobaczmy. Wiemy zatem, że pole całkowite to jest 45 pierwiastków z 3. Czyli nasze pole całkowite, z czego ono się składa? Składa się z dwóch podstaw,
Czyli to jest 2 razy a kwadrat pierwiastków z 3 na 4, czyli dwie podstawy, górna i dolna, dodać 3 ściany boczne. Ale my wiemy, że jedna ściana boczna to jest to samo co podstawa. Czyli to jest dodać 3 razy a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Czyli mamy 45 pierwiastków z 3. To się równa 2 plus 3, czyli 5 a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Bo dodałem sobie tutaj dwójkę z trójką. Tak jakby zobaczmy, tu jest wspólny czynnik, to jest to, co wziąłem w kółko. Czyli a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Czyli skąd to się wzięło? Wyłączam a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. W nawiasie mam 2 plus 3, czyli 5 w nawiasie. Prawda? I teraz co robimy dalej? Pierwiastki z 3 się skracają. Dzielę przez 5 stronami, czyli 45 na 5 to jest 9. To się równa a kwadrat przez 4. Mnożę razy 4 stronami. 9 razy 4 to jest a kwadrat, czyli a, może tak, a kwadrat to jest zatem 36, czyli z tego wniosek, że a to jest 6 lub a to minus 6, no ale bok kwadratu nie może być ujemny, dlatego wykreślamy minus 6, czyli nasze a to 6. Skoro a to 6, to zobaczmy, my możemy sobie automatycznie policzyć h, podstawiając to miejsce za a 6, czyli to będzie 6 pierwiastków z 3 na 4. Szóstka z czwórką się skraca, tu mamy 3, tu mamy 2, czyli mamy 3 pierwiastki z 3 na 2. I po co nam to było? Ano po to, żeby obliczyć objętość greniastosłupa. V greniastosłupa to jest pole podstawy razy wysokość, czyli w naszym zadaniu to jest a kwadrat pierwiastków z 3 na 4 razy h, a nasze h jest wyznaczone tutaj, to jest a pierwiastków z 3 przez 4, czyli razy a pierwiastków z 3 przez 4, czyli a kwadrat razy a to jest a do trzeciej, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, 4 razy 4 to jest 16. I teraz co robimy dalej? Wiemy, że a to 6, to podstawiamy, czyli mamy 6 do trzeciej razy 3 przez 16. 6 do trzeciej to jest 216 razy 3 przez 16. Zobaczmy, że 216 skraca się z 16, na pewno się dzieli przez 2, czyli 108, tutaj mamy 8, tu jeszcze możemy skrócić przez 2, czyli będziemy mieli 54, tutaj będzie 4, jeszcze skrócimy, czyli 27, a tu mamy 2, czyli co to będzie? 27 razy 3 to jest 81, 81 drugich i to jest odpowiedź do zadania, czyli objętość naszego greniastosłupa wynosi 81 drugich jednostek sześciennych.